Dzisiaj chciałbym zaprezentować pistolet CZP-07, omówić jego konstrukcję, a także opowiedzieć trochę o ogólnej zasadzie działania pistoletów samopowtarzalnych dla tych, którzy jeszcze nie do końca wiedzą, jak to wygląda. Zapraszam. Broń została przed nagraniem sprawdzona, broń jest pusta, magazynek jest pusty, a jedyna amunicja, jaką będziemy dzisiaj stosować, to są zbijaki. Zaczniemy od rozłożenia broni i pokazania jej podstawowych elementów. Pierwsza część, zatrzask zamka. Od wewnętrznej strony on posiada taki występ, który jest odpowiedzialny za to, żeby po ostatnim strzale, kiedy magazynek jest pusty, zamek został w tylnym położeniu, a z zewnątrz ma dźwignię, dzięki której ten zamek, który jest już zablokowany w tylnym położeniu, możemy zwolnić, żeby znów wrócił do położenia przedniego. Następnie oddzielamy zamek od szkieletu. Szkielet w tej broni jest wykonany głównie z polimeru i posiada przede wszystkim cały mechanizm pusta wyłącznie skórkiem. Z zamka oddzielamy mechanizm powrotny, który składa się ze sprężyny nawiniętej na żerdź, no i ona umożliwia automatyczny powrót zamka z tylnego położenia w przednie i regluje zamek. Następnie oddzielamy lufę z komorą nabojową. W komorze nabojowej nabój znajduje się tuż przed tym, jak pada strzał. Lufa jest oczywiście drogą, którą pocisk opuszcza broń. No i mamy w końcu zamek, który zamyka od tyłu komorę nabojową i jest odpowiedzialny za pobieranie kolejnych nabojów z magazynka. Chciałbym również omówić cykl pracy broni, czyli jak to się dzieje, że możemy oddawać strzał za strzałem, jak następuje to przeładowanie. Oczywiście naboje do magazynka musimy najpierw ręcznie załadować. Przypominam, że używam tutaj zbijaków, nie jest to absolutnie prawdziwa amunicja. Magazynek podpinamy do gniazda. I teraz, tak jak wspomniałem, nabój jest odpalany nie w magazynku oczywiście, tylko w komorze nabojowej, więc pierwszy nabój zawsze musimy wprowadzić tam ręcznie poprzez odciągnięcie zamka do tyłu. Tutaj nie wiem, czy będzie widać, pojawił się nabój podawany z magazynka. I kiedy puszczam zamek, nabój ten zostaje wprowadzony do komory i gdyby była to prawdziwa amunicja, to broń w tym momencie byłaby już gotowa do strzału. W momencie oczywiście, kiedy pociągamy za spust, kurek zostaje zwolniony, uderza z tyłu iglicę, ta natomiast uderza w spłonkę, inicjuje wystrzał, pocisk opuszcza lufę, a łuska zostaje odepchnięta ku tyłowi, napiera na dno zamka, który jest odrzucany do tyłu. Ten element, tutaj mamy pazur wyciągu, który zahacza się o kryzę łuski, co powoduje, że ta łuska zostaje wyrzucona. Jednocześnie na podajniku pojawia się kolejny nabój, który jest zabierany przez zamek. I teraz w komorze mamy kolejny nabój. I to wszystko następuje automatycznie. Pada kolejny strzał, następuje odpalenie naboju, łuska jest wyrzucana i w momencie, kiedy już nam się skończy amunicja, to podajnik ma taki specjalny występ, który podnosi zatrzask zamka i blokuje go w tylnym położeniu. Wtedy możemy już magazynek wyjąć. Sprawdzamy, że jest pusty. Komora jest pusta. Dajemy dla bezpieczeństwa jeszcze strzał kontrolny w jakimś bezpiecznym kierunku i broń jest rozładowana. Po wyciągnięciu broni i wycelowaniu zostaje pociągnięty spust, kurek opada na iglicę, iglica uderza spłonkę, pada strzał, łuska zostaje wyrzucona i zostaje pobrany kolejny nabój, aż do wyczerpania amunicji. Na broni znajduje się kilka manipulatorów. Najważniejszym manipulatorem jest oczywiście spust, który w tej broni jest spustem podwójnego działania, czyli jego jedną z funkcji jest zwolnienie napiętego kurka, a także kiedy kurek nie jest napięty, kiedy jest opuszczony, pociągnięcie za spust powoduje jego napięcie i oczywiście potem też opuszczenie. Zwalniacz napiętego kurka w tej broni pełni funkcję bezpiecznika, ponieważ po jego zastosowaniu kurek zostaje opuszczony bez oddania strzału.
umożliwia to noszenie tej broni z nabojem w komorze w sposób bezpieczny, ponieważ po opuszczeniu tego kurka, żeby oddać pierwszy strzał, przez to, że musimy jednocześnie naciskając na spust naciągnąć ten kurek, to spust jest bardzo twardy, musimy użyć dużej siły, żeby ten spust pociągnąć. Wspomniany już wcześniej zatrzask zamka, który z jednej strony może nam pozwolić na zablokowanie zamka w tylnym położeniu, a z drugiej strony możemy tym zatrzaskiem zamek zwolnić. No i oczywiście zatrzask magazynka, znajdujący się tutaj pod kciukiem, który ma bardzo prostą funkcję. Po wpięciu magazynka, żeby ten magazynek uwolnić, naciskamy zatrzask, magazynek wylatuje z gniazda. Ten pistolet posiada przyrządy celownicze z takimi fluorescencyjnymi kropkami, które po naświetleniu są bardzo dobrze widoczne w ciemności. Wyposażony został także w szynę akcesoryjną, do której możemy tam podczepić latarkę, laser, czy co tam sobie chcemy podczepić pod ten pistolet. Pistolet posiada również tutaj wymienne nakładki chwytu z tyłu, także jeżeli ktoś ma większe dłonie i będzie mu wygodniej, to może sobie zmienić. Magazynki do tego pistoletu standardowo mieszczą 15 nabojów. Producent też w zestawie daje takie przedłużki plus 2, dzięki czemu te magazynki mogą być 17-nabojowe, ale bez wymiany sprężyny podajnika miałem z tymi magazynkami małe problemy. Po prostu nie podawały one ostatniego naboju czasami, dlatego na razie zostałem przy tych magazynkach 15-nabojowych. Ten pistolet posiadam już od roku. Przeleciało przez niego, myślę, już około 1500 sztuk amunicji. Służył mi także, kiedy pracowałem na strzelnicy, także on spędził wiele godzin w zewnętrznej kaburze. On doświadczył wody, piasku, skrajnych temperatur i naprawdę nie miałem z nim praktycznie żadnych problemów. I myślę, że jak za cenę, w której jest sprzedawany, jest to naprawdę dobra broń. Zwłaszcza, że jak na ten typ broni, na typ broni, która została zaprojektowana tak naprawdę do użytku przez służby mundurowe, jest bronią naprawdę celną. Po przyzwyczajeniu się do spustu jesteśmy z niego naprawdę w stanie celnie strzelać. To tyle na dzisiaj, ja Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na następne materiały. Trzymajcie się.